Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. E, przepiękną perełeczkę mam dla Was, zanim to to szybko o mistrzostwach Europy, które odbędą się 16-18 grudnia w Katowicach. Zapraszam serdecznie. Jest to bardzo dobra okazja, żeby spotkać świetnych arcymistrzów i między... Innymi będzie to Aleksander Bielawski, człowiek, już powiedzmy legenda, który grał m.in. z Kasparowem w turnieju pretendentów czy z Nidzielem Shortem. Największy ranking w karierze osiągnął w 1997 roku 2710. Tamte czasy i taki ranking to było coś niesamowitego. Placował się w pierwszej dziesiątce na świecie. Wielokrotnie uczestniczył na mistrzostwach Europy, świata, na olimpiadach. Wydał świetne książki. Moi drodzy, człowiek legenda, a partia, którą teraz przedstawię z Borysem Gelfandem, przesympatycznym szachistą bardzo mocnym, była kapitalna. Zapraszam, bez zbędnego przedłużania, lecimy. D4 D5 i C4 i C6 i skoczek na C3 i czarne grają E5. Ha, ciekawy ruch. E, tutaj tylko podgłośnie lekko dobra. E, ciekawy ruch E5, dlatego że e, to od razu szarpie centrum. Jak tu się zachować? Można grać różnie. Przede wszystkim można zbić tutaj pionka, na przykład na D5 bicie, i sobie gramy normalnie tam skoczek F3 i tak dalej, ale białe wybiły na E5. Czyli zaczynają się już dymy po czwartym posunięciu d4 skoczek na e4 i nastąpił szach hetmanem. Właśnie tutaj czarne mają w założeniu to, żeby wziąć pionka na e5, więc zagranie gońcem na d2 oczywiście jak najbardziej jest możliwe, tylko że po tym ruchu i po wybiciu skoczek musiałby zagrać tu, a potem gramy sobie tu. I nie do końca wiadomo, co zrobić z tym gońcem f1. Tak mi się średnio to podoba. Ruch partii mi się podoba bardziej, czyli skoczek z e4 wrócił jednak na d2. I w tym momencie oczywiście, jeżeli Hetman by wybił, no to tutaj sobie wyprowadzamy figurę, ale nastąpiło skoczek H6. Posunięcie na pozór dziwne, ale ten skoczek ma pewne zadanie w tej partii. Zaraz zobaczycie za dwa ruchy o co chodzi. Skoczek wychodzi na F3, i skoczek na F5, i ktoś się zastanawia, po co ten skoczek tutaj na F5 wchodzi. Przecież on ani tędy nie pójdzie, ani tędy cofnąć się raczej nie chce, więc. Co tutaj w trawie piszczy? W tym momencie Bielawski gra G3, gra swój plan rozwojowy, żeby zrobić Roszadę. I ta czarna teraz zagrywają. Posunięcie, niespodzianka. Ktoś mógłby się przestraszyć takiego ruchu jak. Skoczek E3. Wygląda bardzo, bardzo podejrzanie, bardzo dziwnie, ale też można się naprawdę wystraszyć w pierwszym momencie. Ale spokojnie, tu trzeba w szachach po prostu liczyć, 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 liczyć. Co robią białe? No, białe oczywiście, że biorą tego skoczka. Figura to figura, odbicie tutaj. Myk czarnymi polega na tym, że czarne, ja tak upraszczając, odbiją figurę i zostaną tutaj dwa pionki. Poszerpane tego pionka, czarne będą chcia, chciały wziąć, i wyobraźmy sobie teraz, że zostają same pionki, e, czyli tutaj trzy pionki, a tutaj zostaje E2, G3, H2, no i po drugiej stronie również trzy pionki czarnymi i trzy pionki tutaj. Jeżeli dochodzi do tego jakaś figura lekka czy wieża, no to czarne mają lepiej ze względu właśnie na tego izolowanego, tego E2 izolowanego pionka. Ale to tak na marginesie, już przechodzę do końcówki. No tutaj białe grają sobie e, A3 w tym momencie. E, Nastąpiło goniec na F5, czyli aktywnie. Cały czas tutaj się czarne nie boją tego ruchu, bo wstępem zawsze można wybić. Goniec G2, białe spokojnie się godzą z tym, że skoczek może zostać odbity. Goniec C5. O właśnie, zobaczcie, kolejne tutaj dolanie oliwy do ognia. Goniec na C5 wygląda dobrze z jednej strony, ale to nie jest najlepsze posunięcie. Tutaj białe to wykorzystują bezwzględnie, ale też nie do końca jakoś tak super. I to jest piękne w szachach. B4, to się narzuca. Zobaczcie, że po wybiciu, wybiciu tutaj wieża też jest do zdjęcia. Ale jak należałoby teraz zagrać pogonie C5 białymi, żeby uzyskać ogromną przewagę materialną tak naprawdę? Otóż taki ruch to skoczek H4. Dlaczego skoczek H4? Przede wszystkim planem białych jest zdjęcie tego gońca z diagonali H7B1. To jest bardzo ważne, zaraz zobaczymy, dlaczego to jest takie ważne. I po odejściu gońcem na S6 powstaje dosyć szybki i prosty wariant. Wariant forsowny. Posunięcie B4, jeżeli goniec zbija, pionek zbija. No jeżeli tutaj Hetman zbija na B4, no to jesteśmy w domu, zostajemy z figurą więcej. Jeżeli Hetman bierze wieżę, to wtedy skoczek na e4. Jest groźba taka, ciekawa, ale po roszadzie. Białe również robią roszadę. I przewaga materialna jest ogromna. Zobaczcie, dwie figury za wieżę ze świetnym rozwojem. Goniec za moment zbija pionka na e3 i nawet można pokusić się o jakieś ataki na króla. E, no cóż, tutaj Bielawski tego nie wykorzystał, ale jak zagrał, również dobrze, od razu zagrał b4, co się narzuca. Co poszło? Poszło bicie, poszło bicie, hetman a1 i roszada. No i teraz myk polega na tym, że po prostu czarne biją jeszcze skoczka i Hetman odbije. I finalnie białe mają jakość mniej, a nadal pozycja białymi jest bardzo dobra. Dlaczego? Bo jest bardzo rozwojowa. Te wszystkie figury białych bardzo dobrze grają. Gelfand pokusił się o wzięcie materiału. Poruszanie czarnymi następuje goniec B2. No, jak najbardziej, goniec tutaj będzie stał świetnie. Poza tym zobaczcie, że czarnopolowy goniec białymi nie ma konkurenta na szachownicy. To oznacza wielką siłę. Prawdopodobnie tutaj zagrywa Hetman na A6 z opcją właśnie wzięcia pionka, uciekać trzeba było, wiadomo. I teraz następuje skoczek G5. Prosty ruch. Z pięknym założeniem. To jest ruch przyjemny, spożyteczny. Dlaczego? Atakujemy gońca z tempem. Druga sprawa jest taka, że chcemy dojść do ruchu E6 i otwierać pozycję dla gońca, dla swoich figur, żeby atakować. Goniec zagrywa na G6. No, jeżeli by nastąpiło goniec E6, to już myślę, że większość osób widzi, że bicie, bicie, wymiana wież, król F8 i Hetman wjeżdża do obozu z kompletnym atakiem. Więc tutaj goniec zagrał na, E6, na G6. E6 nastąpiło i posunięcie F6. I w tym momencie białe tutaj popisują się szeregiem kapitalnych ruchów. Myślę, że nie są one aż takie trudne, ale widowiskowe. E, uwaga, posunięcie E7 to jest ruch wtrącony, bardzo ważny. Wieża E8 i goniec na H3. Ten ruch trzeba było widzieć z daleka. E, no, przede wszystkim e, tutaj trzeba zadać sobie pytanie, co jest po wybiciu skoczka. Zauważmy, że jak Czarne by zbiły skoczka na, G, na G5. To otwiera się goniec, otwiera się wieża, i coś tu musi się dziać. Dla celów treningowych można sobie zatrzymać materiał i spróbować swoich sił, jak zagrać białymi, żeby wygrać. Otóż ten ruch to mógł być ruch wieża F8. Po wybiciu na F8. Najpierw wtrącamy tutaj goniec E6. Wieżą nie można, bo tutaj pionek dochodzi i koniec partii. Goniec na F7 mógłby się zasłonić, musiałby. Bicie na F8, król F8, hetman szach, goniec i hetman D6 z pięknym matem. Partia mogła się tak zakończyć dosyć widowiskowo, ale Gelfand wiedział, co w trawie piszczy. No tutaj już sytuacja ma trudną. Goniec na H3 i nastąpił szach na B6. Na co C5 ze strony białych? Hetman musiał wrócić, i teraz goniec daje szacha na polu E6. Król na H8 nie ma wyjścia. I teraz, moi drodzy, po raz kolejny zachęcę was do zatrzymania sobie materiału i spróbowania swoich sił w rozwiązaniu tej taktycznej zagadki. Wszystkie figury biorą udział w akcji, moi drodzy. Wystarczą czasami trzy figury do ataku, ale są cztery. Jeszcze Hetman w zanadrzu. Jak zagrać białymi, żeby znowu tę partię pięknie, w pięknym stylu zakończyć. Otóż Bielawski zagrywa fantastyczny ruch wieża na E6. Tutaj odbijamy wszystkie, znaczy wybijamy w ogóle obrońców czarnych, czyli pionki, e, atakujemy figury. I o co chodzi? Zbić nie wolno, bo dajemy pięknego mata. E, w tej sytuacji nastąpił skoczek na D7. E, jeżeli Hetman bezbił zbił pionka, bo to się też narzuca i trzeba to przeanalizować, to mamy kapitalne bicie gońca. Tutaj trzeba by było odbić, bo wieża tam atakowała mocno. I Hetman D4. Nie to, że chcemy tu dać mata, ale chcemy przejść Hetmanem na H4. No ale właśnie widzimy, że Hetman może wziąć skoczka, to wtedy jest mat, więc są groźby. Tutaj grozi Mat na H4, trzeba się poddać. Więc w tej sytuacji powierza e 6 jeszcze jakby tu na przykład. No wieża na e 7 nie może, bo jest oczywiście mat. Powierza e 6 tutaj nastąpił skoczek na D7. I teraz Bielawski robi dokładnie to samo, moi drodzy. Wieża zbija na G6 z groźbą. No i teraz tutaj w tym momencie Gelfand poddał partię. Poddał partię, ale my sprawdźmy, dlaczego poddał, Nie dla wszystkich może być to do końca oczywiste. Otóż przykładowo, jeżeli wieża bije na E7, to tutaj na G7, na G7, skoczek F7, szach, król G8, Skoczek D6, daleki wariat. Nieważne gdzie król pójdzie, bo i tak robimy swoje, czyli zbijamy wieże. Po wybiciu wchodzi Hetman, król 8 wchodzi Hetman, wchodzi Hetman, i na końcu. Jest mat, zresztą piękny, więc tutaj kompletnie nie byłoby co grać. Po wybiciu na G6 dokładnie to samo mamy, czyli Hetman D4 z groźbą mata. I tu po skoczek, na przykład F6, jest kapitalny ruch. No nie można tak, bo skoczek jeszcze się zasłania. Tutaj na H5 Hetman F6 wchodzi pięknie. No i po wybiciu mat piękny dla oka istnieje. Jeżeli w tym momencie na przykład Hetman by zbił na e7, no to zbijamy na g6 i partia się bardzo szybko kończy. Moi drodzy, piękna dla oka perełeczka. Tacy zawodnicy będą grać w Katowicach w grudniu. Zapraszam, widzimy się. Będzie okazja, żeby z arcymistrzami zrobić zdjęcie, autograf. Świetna pamiątka dla szachistów, szczególnie też dla tych młodych. Pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć.